Relację sponsoruje Świat Opon i Akumulatorów. Hurt Detal Service. Łomża Aleja Legionów 120A. Zdobyliście Państwo kolejny stopień awansu zawodowego nauczyciela. To bardzo ważne. Mam świadomość tego, że to wcale nie było łatwe. Mam świadomość ogromnie trudnej pracy, jaką Państwo na co dzień wykonujecie, bo sama jestem, tak mogę jeszcze powiedzieć, jestem nauczycielem, aczkolwiek już nie pracuję jako nauczyciel w szkole, ale całe moje życie praktycznie zawodowe, poza troszeczkę innym początkiem, ale też związanym z pracą z młodzieżą, całe moje życie to jest praca szkoła, więc w szkole, więc wiem, co to znaczy praca najpierw w szkole podstawowej, potem w gimnazjum, więc mam świadomość, jak trudna to jest praca, jak odpowiedzialna, jak wiele wysiłku musicie Państwo na co dzień wykonać, by osiągnąć to, co sobie założyliście, a i tak niejednokrotnie nie da się tego osiągnąć. I tak wiem, że większość z Państwa ciągle ma niedosyt, ciągle jesteście z siebie niezadowoleni, bo to towarzyszy większości nauczycielom, którzy robią wiele, ale ciągle jeszcze mają ten niedosyt, że można by zrobić więcej i więcej i więcej. Oczekiwania wobec Państwa są coraz większe, oczekiwania zarówno uczniów, jak i rodziców. Już nie wspomnę o dyrekcjach szkół, które mają zawsze duże oczekiwania wobec nauczycieli, natomiast rodzice i dzieci mają je coraz większe, ale to chyba bardzo dobrze, bo to świadczy o tym, że jest coraz większa świadomość zarówno dziecka, jak i rodzica, że wykształcenie jest niezwykle ważne, że to jest to, czego człowiekowi nikt nie odbierze. To jest to takie największe bogactwo, o czym ja zawsze powtarzałam również swoim rodzonym dzieciom, że to jest to, czego nikt w żaden sposób nam nie odbierze, żadne zawirowania dziejowe nie spowodują, że zabierze nam się wiedzę tę, którą żeśmy osiągnęli. I w tym właśnie wszystkim, w tym zdobywaniu codziennej wiedzy jest sporo Państwa sukcesu. Widzę same młode twarze, to bardzo dobrze, bo w świecie potrzebna jest, jak to się mówi, świeża krew, potrzebni są młodzi ludzie, którzy są często nie tylko nauczycielami, ale partnerami młodego człowieka. Widzę panów, to też jest bardzo ważne, bo tych panów ciągle jest nam bardzo mało, ciągle za mało autorytetu męskiego brakuje na co dzień w szkole i marzy nam się, żeby to było przynajmniej połowa na połowę, co jest pewnie niemożliwe, aczkolwiek może się kiedyś zdarzy. Pewnie się kiedyś zdarzy. Jest Państwa 29 osób, przynajmniej tyle osób powinno tutaj być na tej sali dzisiaj. Jeśli ktoś nie dotarł, to na pewno miał ważne przyczyny, ważne powody. Zanim Państwu wręczymy podpisane akty nadania stopnia awansu zawodowego, będziemy musieli usłyszeć od Państwa, uzyskać od Państwa pewnego rodzaju, właśnie niepełnego rodzaju ślubowanie, które składa nauczyciel, któremu nadaje się stopień awansu mianowany. To może za chwileczkę zajrzę jeszcze, bo już tego nie pamiętam, jak to wygląda finansowo, z tego co się pisze, to wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego obowiązujące od 1 września dla nauczyciela mianowanego z tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym to jest 2647, a do tej pory jako nauczyciele kontraktowi mieliście Państwo 2331, więc trochę więcej jest, jeśli doda się do tego różne pochodne, to no zawsze już troszeczkę się odczuje, może nie aż tak, jakbyśmy sobie tego oczywiście życzyli, Państwo jakbyście sobie tego życzyli, ale jest to już jakaś tam informacja, a przynajmniej jakakolwiek rekompensata trudu, który Państwo na co dzień ponosicie. Dlaczego wybrał Pan akurat taką ścieżkę kariery? Ta ścieżka kariery była wybrana nieprzypadkowo, ponieważ wskutek wielu moich doświadczeń z młodzieżą również i z dziećmi w wieku młodszym doszedłem na podstawie, że tak powiem, moich własnych doświadczeń, iż ten wiek przedszkolny jest takim wiekiem, w którym dziecko rozwija się najintensywniej i jeśli będziemy wspierać ten rozwój w wieku przedszkolnym we wszystkich obszarach rozwojowych dziecka, to, że tak powiem, później ci wszyscy nauczyciele tutaj zgromadzeni ze szkoły podstawowej i z gimnazjum, a również że ze szkół średnich będą po prostu mieć mniej do pracy z dziećmi. A jakie wyzwania, największe wyzwania napotyka Pan w swojej pracy? Przede wszystkim samo dziecko, które wymaga bardzo dużo kontaktu. Jak wiemy, dzisiejsze czasy są takie, że coraz mniej czasu poświęcamy dzieciom ze względu na rozwój naszej kariery zawodowej i wydaje mi się, że w przedszkolu jest bardzo dużo miejsca na właśnie na taki
kontakt z dzieckiem, gdzie można z nim porozmawiać, gdzie spędzić z nim można czas, posłuchać jego problemów i to jest bardzo istotne, żeby dziecko mogło również w przedszkolu, gdzie praktycznie spędza przecież połowę swojego dnia, mogło po prostu czuć się bezpiecznie, przede wszystkim bezpieczeństwo, mogło się czuć docenione, zauważone. Stawiam po prostu w wychowaniu na indywidualizm. Dlaczego wybrała Pani akurat ten kierunek kariery zawodowej? Myślę, że jest to ten kierunek, w którym istnieje bardzo duża szansa rozwoju. Dodatkowo codziennie spotykam się z wyzwaniami nowymi. Jednak praca z młodzieżą w wieku szkolnym jest pracą pełną emocji. W sali mam 20 parę osób, z których każda jest indywidualnością tak naprawdę. Każdy z innych powodów wybrał akurat tą szkołę. To jest szkoła zawodowa, zespół szkół weterynaryjnych i ogólnokształcących. I każdy ma inne problemy, inne pasje i do każdego trzeba dotrzeć. Także jest to naprawdę zawód przynoszący koniec końców. Na koniec dnia mam naprawdę dużo satysfakcji. A czy ciężko było uzyskać stopień nauczyciela mianowanego? Sam egzamin nie należał do najtrudniejszych. Odbył się w bardzo przyjaznej atmosferze, z tym, że egzamin kończył pewien jakby etap mojej pracy, którym była taka mozolna, codzienna praca właśnie z młodzieżą i nie tylko, w związku z czym może nie było najprościej, ale tak jak mówię, egzamin był bardzo przyjemny i warto było. Relację sponsoruje Świat Opon i Akumulatorów, Hurt Detal Service, Łomża Aleja Legionów 120A.